Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate Team. Jest to bardzo ważny odcinek, ponieważ po raz drugi w tej FIFA otwieram nagrodę za elitę. I jak widzicie, drużyna tygodnia jest no po prostu kapitalna, co ja mogę powiedzieć, i mam nadzieję, że warto było wbijać tę rangę. Jak wiecie, no nie, Van Dijk'a nie ma, nie wiem czemu się to pokazuje. Salah, Coutinho i Kevin De Bruyne. To są moje cele. Mierzę dzisiaj wysoko, bo i wysoko mierzyłem w lidze weekendowej. Od biedy siądzie Pizzi zamiast takiego Coutinho, ale ten pan musi do nas trafić. Ja już mam w głowie skład koncepcyjny. Lecimy. Wbita elita. Była krew, był pot, były prawie łzy. Liga weekendowa mistrzostwo tu kończona, Elita 3, 70 tysięcy monet, paczka za 100k, paczka z trzema informami i 3 player piki. No nie bez powodu dzisiaj takie tło. Liverpool, po prostu Liverpool, tutaj przywołuje te moce. Ta koszulka Salaha jest z tego jego pierwszego chorego sezonu w Premier League, a teraz mam nadzieję, że czekacie chory sezon w Dicks United. Zamknąłem oczy, bo chcę mieć niespodziankę. I czy to jest Mohamed Salah? Jest Hernandez i to jest bardzo dobry traf. Zapomniałem powiedzieć o tym, że też chcę trafić tego piłkarza, bo to może być wreszcie obrońca, który wygryzie Mendiego, a więc okej. Nie udało się go trafić, gdy pojawił się w drużynie tygodnia po raz pierwszy. Jest jego drugi inform. 94 tempa, 82 dribblingu, 84 fizyczności. No i słuchajcie, przy 184 cm wzrostu, no to jest coś naprawdę wyśmienitego. A więc dobrze, mamy obronę. Do Van Dijk'a jakoś go tam będziemy może łączyć, a teraz Salah. Proszę, dołącz do naszej drużyny! Paredes. No to wybieram go pod kątem oceny ogólnej. No nie, no jak nie trafię Salaha, to będę rozczarowany. Ostatni player pick. Napić się muszę. Robimy to. Proszę, proszę. Wspaniały Egipcjaninie. Vertonghen. Ale zostawcie łapkę w górę za tego Hernandeza chociaż. No myślę, że naprawdę on może wygryźć Mendiego. Tylko on nie pasuje do mojej drużyny. To jest ten problem, bo gdybym grał w formacji 4-3-3, nie wiem, jakichś warantów. Tak w ogóle to pragnę was poinformować, że ostatnio na Facebooku pojawił się taki dodatkowy film bonusowy, którego na YouTubie nie zobaczycie. Przetestowałem tam Schmeichela, zagrałem Dalglishem, otworzyłem paczki, trafiłem niezłe karty. Team of the Group Stage, nie będę spoilerował kogo, więc jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to wpadajcie na mojego Facebooka. Fajnie, że ten Hernandez się dwa razy pojawił. O, mam do odebrania paczkę za nagrody sezonowe. Super, tylko paczki to ja chciałem zbierać. No nie wiem co powiedzieć, jest to cena ogólna. Ale jest tylko jedna karta grywalna. Właściwie cztery, bo wcześniej zrobiłem sobie SBC Okenta. Tam wydałem z 5000, większość kart miałem w klubie, więc stwierdziłem, że trzeba po prostu tego gracza umieścić w zespole. Słuchajcie, ma takie statystyki, idealny super zmiennik. Razem z Simonem będą walczyć o to, kto z tej ławki wchodzi. Jeszcze nie zdejmuję tych koszulek, bo one mają mi przynieść szczęście w paczkach z informami, bo o ile nie mam nic z player picków, tak jednak proszę państwa. Otworzę sobie tę paczkę za 100 tysięcy. Za tydzień zachowam na toty. Lecimy. A następnie paczka z informami. Pozostałych paczek nie otwieram. Je właśnie zostawiam na Team of the Year. I naprawdę z 20 paczek zostawię. Będą ekrany. Dobry start. I czy będzie walkout? Jest walkout. Czyli zaczynamy w naprawdę dobrym stylu. Francja. To nie może być Kylian Mbappe, to może być po raz drugi Antoine Griezmann. Bardzo dobrze, opłaciło się teraz otworzyć tę paczkę. No mam nadzieję, że Griezmann jest warty z jakieś 80 do 100 tysięcy. No jego cena spadła, odkąd pierwszy raz go trafiłem, ale super. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze w środku będzie. Griezmann, witaj w zespole. To mi trochę wynagradza te beznadziejne player. No nie, średnie. I dwa informy, boom. Dobra, 100k z tej paczki powinienem wyciągnąć. Antoine Griezmann, tak jak przypuszczałem, w okolicach 100 tysięcy. A więc paczka za 100 tysięcy daje mi 100 tysięcy. Coś nie i jeszcze 110 tysięcy, bo jest gulasz. Dobra. Rzadko się zdarza, by paczka warta 100 tysięcy monet dawała 100 tysięcy monet. Więc jestem bardzo zadowolony. No i teraz. Druga paczka z trzema informami w tym roku. Oby był walkout, bo walkout oznacza... No właściwie nie wiem, czy on coś oznacza. Lecimy. Bez przedłużania, jeszcze... Po prostu trzymajcie kciuki, trzymamy kciuki teraz. Co to będzie? Jest walkout! Egipt, Egipt, Egipt! Francja lekom. Lekom. No nie, tutaj już nawet nie ma co się napalać, bo nie ma nikogo fajnego z niższą oceną ogólną. No jest ten Paredes, który chodzi pewnie teraz po... No ktoś przelewa monety ewidentnie, bo on kosztuje 12 tysięcy. Niederlechner, duplikat, warty 10 tysięcy. No i ten Lekom może z 20k, no 20k ze względu na ocenę ogólną, a więc...
40 tysięcy plus 110 tysięcy, no wyciągam jakieś 210 tysięcy za nagrody za elitę, czyli tak średnio. Bo zdarzało mi się wyciągać więcej za Gold 1. Najgorsze jest to, że tak naprawdę nie mam co zrobić z tymi kartami, które dzisiaj trafiłem, bo pola do ulepszeń żadnego nie mam. Te moje ulepszenia obecne, które planowałem, to są warte jednak trochę więcej monet, a nawet już w głowie coś tam z tym Salahem szykowałem. No cóż, no takie życie. Oczywiście nie narzekam, bo trafiłem ostatnio Van Dijka, którego, no nie oszukujmy się, no... To jest jak trafienie ikony, a nawet coś więcej. Szczęście wykorzystałem do końca, jeszcze zgarnę tutaj nagrody za Division Rivals, ale szkoda, że nie ma chociaż, wiecie, takiego Coutinho, bo bym zbudował skład z Lewandowskim, jakoś to przetestował. Wezmę tutaj te wszystkie paczki i otworzymy sobie chociaż z dwie. Ja będę robił tak, że jakieś paczki otwieram, ale też zostawiam paczki na Team of the Year. Obecnie mam ich 9, to teraz otworzę mega paczkę i tyle. Paczkę za 50k już zostawiam na przyszłość. No niech mi coś poprawi humor. Ekrany, no i super, może Entoty. Nie. Taliszka. A nie, przepraszam, Oskar. Oskar, nie chcę cię widzieć. Wiecie, gdybym grał formacją 4-2-2-2-2-2, no to Ben Yedder, Varane i Hernandeza sobie tak zamykamy, ale no mówię, no to jest fajna karta, ale no nie zapominajmy, że Mendy jest najlepszym obrońcą, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości w tej FIFA, więc... No Hernandez będzie tylko super zmiennikiem, kurczę, no szkoda, nawet ten Coutinho mógł wpaść, bo bym serio go sobie z lewym sprawdził. Ale tak rozkminiam nawet, co by tu zmienić, no w głowie mam, że za Bale'a Salah. Salah w wersji za Ligę Mistrzów, czyli po prostu jego inform oceniony na 81, choć równie dobrze mógłbym kupić jego zwykłą wersję. No to zastanawiam się, kto lepiej się tutaj sprawdzi, czy Salah, czy właśnie... Gareth Bale. Jeszcze przeglądam swoją listę transferową. Teraz wystawiłem Depaya i Promesa, to za nich dostanę w sumie blisko 80 tysięcy. Miałbym 160 tysięcy. No sprzedać tego Griezmana. Tutaj mam dużo kasy. Wiecie, mam naprawdę dużo kasy. No może nie aż tak dużo, myślałem, że więcej. Ale nie czekam na to, jak mam coś trafić, to trafiam to teraz. I tak nie trafię niebieskiej karty. Wiedzieliście, że to się wydarzy. Tak samo jak jest z moimi składami na 2 tygodnie. Nie, jestem zbyt zły. Zbyt zły, tutaj musi być jakiś lepszy traf od Griezmana, ja chcę trafić Salaha z takiej zwykłej paczki, no nie, no sorry, ale muszę się jakoś wyładować, bo mamy ekrany i bardzo dobrze, i może to będzie walkout, coś na co czekamy, nie będzie walkoutu, ale ja wierzę, że coś trafimy, mamy informa, Paredes po raz kolejny, czyli znów 13 tysięcy trafia na moje konto, trzeci raz dzisiaj trafiam Paredesa, a nawet czwarty, bo był chyba do wybrania, tam jeszcze w player pickach, no super. I cyk, Caputo, super. Teraz lecimy, duża złota paczka premium. Jak widzicie, dlatego warto otwierać teraz. Nie czekam do Toty, ja nie trafię Toty. A może trafię Toty, specjalnie teraz mówię, że nie trafię Toty, by jej mi ustawiło za te 3 tygodnie, że trafię. A kto wie, może teraz trafię nominację na przykład Neymara, Mbappé. I cyk, wzbogacę się o milion. No jednak nie, bo trafiam, kurczę, Maguire'a. Okej, złota paczka zawodników. Jeden rzadki, więc tutaj to myślę, że możemy od razu przewijać. Tak jest, bo nie ma ekranów. Iwan Zżiniak, ale zachowujemy oczywiście wszystkie karty. Tutaj będzie coś niewymiennego, ponieważ za te zadania sezonowe dostałem. Paczkę za 50 koła zostawiamy na sam koniec. No był ten Griezmann, to zawsze jakiś pozytyw i może jednak trzeba było to zostawić na inny czas. Nie wiem. Jak ma się coś trafić, to nieważne kiedy się otwiera. O, strako... Aj, mogłem właściwie go zamienić. Nieważne, mega paczka i na sam koniec 12 rzadkich złotych zawodników, ale może teraz zobaczymy tę niebieską flarę. Jak w Ergolu otwierałem widzowi paczkę, to trafiłem mu Hendersona wartego 10 tysięcy, tego niebieskiego. To chciałbym sobie też trafić chociaż takiego Hendersona, bo to jest wartość karty Inform. Zawsze coś. W ogóle dobrze, że teraz dali te karty nominacji Toty, a nie w trakcie Toty. I mam nadzieję, że nie będzie ich w trakcie Toty do trafienia w paczkach, bo wyobraźcie sobie to trollowanie. Pojawia się Brazylia, myślicie, że trafiliście, nie wiem, Neymara, bo kto wie. Znając społeczność, znając jej, może on się znajdzie w drużynie roku albo Edersona, a ja już się pogubiłem. Nieważne, po prostu by trollowały te karty. Paczka za 50 tysięcy. I są ekrany. No to niech posypie się ten coś... Jak ja mam ulepszać zespół, trafiając Coumana, który jest warty pewnie z 3-4 tysiące, a może i nawet 5. Okej, miła niespodzianka, bo myślałem, że ceny tych kart troszkę spadły, a tak się nie stało, czyli to oznacza, że mogę sprzedać gulasz za jakieś 9300 i dostanę od razu monety, to bardzo fajnie. Ja mam chyba jeszcze kilka jego kart, to właściwie zaróbmy od razu, kupowane za 7900, więc szybki zysk. To mi się podoba.
Jak myślicie, doczekamy się w ogóle kiedyś w FIFA takiego filtra, który pozwala na szukanie konkretnej wersji karty? Jest to, z tego co czytałem, w Maddenie, czyli grze również EA, w której jest Ultimate Team. Nawet nie wiem, czy w NHL tego nie ma. Ale czemu miałoby być to w FIFA, gdzie jeden piłkarz potrafi mieć i po 10 kart specjalnych? O, udało mi się znaleźć tego Salaha, o którym myślę. Z ciekawości sprawdzałem to. On jest wyżej oceniony od Bale'a na pozycji środkowego pomocnika, tak jak są kalkulowane ich statystyki. Dobra, na razie zagram sobie meczyk, wpuszczę z ławki od razu tego Hernandeza, bo chcę chłopaka sprawdzić. Ale kurczę, jestem taki trochę przybity, wiecie? No fajna drużyna. W ogóle to wam nie mówiłem, ale wczoraj wieczorem awansowałem do Ligi Trzeciej, co oznacza, że w tym tygodniu powinienem mieć lepsze nagrody za Division Rivals, więc będziemy mieli fajny świąteczny opening. No właśnie, trzeba też wbić elitę, bo w końcu... po Wigilii będą otwierane paczki. To sobie zagrałem, fajnie. Znacznie poważniejszy zespół i fajny w coś kompletnie innego. Podziwiam go za zbudowanie tak ciekawej drużyny. I fajnie, że ma tego... ojeny, ale okropny... Znaczy, chciałem powiedzieć, że to jest okropny stadion, czy to czasem nie jest Anfield. Nieważne, chciałem powiedzieć, że fajnie, że ma tego Tonaliego, czy tam Tonaliego. Chodzi mi o środkowego pomocnika z Brescia, tam gdzie gra Balotelli. Ależ ja sprecyzowany jestem. No, po prostu ta karta wygląda super. I nawet się zastanawiałem, czy dla niego nie robić, wiecie, tego SBC ligowego z Serie A, by mieć właśnie takiego hyperlinka z Balotelli, no ale też bez przesady. Choć jeśli mnie zachwyci, tak, to jest Tonali, już widzę. Andrea Pirlo. No i cyk. To jest Fabinho. Mam nadzieję, że utrzyma formę z poprzedniej ligi weekendowej i dalej będzie niszczył przeciwników. No zobaczymy, jak pójdzie w tym tygodniu. Mam nadzieję, że przez to, że wiele wskazuje na to, że zagram identycznym składem, to wiecie, nie będę jakoś znudzony, bo ja zawsze lubię chociaż zmienić jedną rzecz, ale no myślę o tym Salahu. Z drugiej strony, wam o tym nie mówiłem, ale Bale tak naprawdę dał mi te elity, ponieważ wy tego nie widzieliście, bo no nie pokazywałem wam skrótu każdego spotkania, które grałem. Też już tak aż postawiłem nie robić. W sensie pokazuję wam tylko takie najciekawsze momenty, choć to akurat był najciekawszy moment, ale ze względu na to, że miałem ten wyjazd, to jakoś tego nie ogarnąłem. To miałem taki jeden ciężki mecz, gdzie wygrałem 1-0 i to właśnie był gol Bale'a, który trafił po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z główki, więc to był bardzo ważny moment. A Bale'a też mógłbym... No nie, no Bale jest warty obecnie chyba 30 koła. To zawsze jakiś większy budżet na tego Salaha. No obecnie mnie stać na niego. Jak tam sprzedam karty, to będzie mnie na niego stać i... No nie wiem, bo zawsze to jest piłkarz, którego lubię w rzeczywistości. Bale akurat troszkę mnie zranił jakiś czas temu. Ci, co oglądają futbol, raczej wiedzą, o co chodzi. Choć też myślę o jednej rzeczy. Ale to raczej nie warto, bo Alan jest za dobrym pomocnikiem, by go wymieniać na jakąś ikonę. Bo mówię, sprzedaję Alana, mam wtedy jakieś 300 z hakiem, w sumie 700 tysięcy. Azarda i za, nie no, za łatwo chciałem rozpracować przeciwnika. No i ta, ale no właśnie, no mógłbym kupić Essiena, tego środkowego, ale ja porównywałem sobie ostatnio statystyki właśnie Essiena i Alana, bo się zastanawiałem, autentycznie się zastanawiałem, na kogo postawić. I Alan ma lepsze statystyki od Essiena, więc nie ma sensu kombinować. Bardziej bym wolał wymienić Jana Rasza, ale no właśnie ciężko znaleźć dobrego napastnika do 400 tysięcy, jeśli chodzi o ikony, bo Crespo raczej nie będzie lepszy. W sensie, gdyby miał 5 gwiazdek słabszej, to bym to rozważył, ale no niestety niczym Hadzi został potraktowany Crespo i już nie ma 5 gwiazdek słabszej nogi. Czemu, nie wiem. Dobra, jest niebiesko, wczuwamy się w klimat Toty. Wy wiedzieliście, że ja nie zbiorę żadnych paczek. Nie ma sensu. Jan Rasz przy słupku. Czy właściwie potrzebuję wymieniać Jana Rasza? To jest właśnie ten problem, że pewnie. Ja często na niego narzekam, ale przychodzi moment, on się obraca, strzela taką bramkę i co ja mogę powiedzieć? Co ja złego mogę powiedzieć o tej karcie właśnie w takiej sytuacji? No nic. I Jan Rasz, o rany, znów wykonuje tę swoją magię. Nesta pokracznie wybija i to będzie koniec pierwszej połowy. Trochę szczęśliwie prowadzimy, bo nie ukrywam, rywal gra lepiej ode mnie. Ja się jeszcze budzę, nie wiem co się dzieje, nadal... Aha, mam większe posiadanie piłki, to ja nie rozumiem tej gry. Gdy... ja mam tak zawsze. Myślę, że... Znaczy jestem przekonany, że rywal gra lepiej ode mnie, utrzymuje się przy piłce, to... On ma mniejsze posiadanie piłki, myślę, że ja jestem lepszy, utrzymuję się przy piłce, to okazuje się, że przeciwnik ma przewagę. Może gra po prostu coś źle liczy, nie wiem. Nawet fajnie, że wpadł ten Vertonghen, bo jeśli chodzi o karty niewymienne, to słuchajcie, ja mam Vertonghena, ja mam Krosa, ja mam Navasa. To są karty ocenione bardzo wysoko, które mogą mi się przydać w momencie, bo to powinna być bramka Cristiano Ronaldo, tak też się dzieje oczywiście. Moja wina, tutaj nie ma co obwiniać gry. Sissoko. Sissoko ma wyjść 21 stycznia, tak mówią przecieki.
Tylko no właśnie, wszystko zależy od tego, jakie ulepszenia Sissoko dostanie. Bo ja to podkreślam w co drugim odcinku, zwykły Sissoko zachowuje się jak ikona. Jeśli dostanie przyzwoite ulepszenie dryblingu, podań i strzałów, a tak powinno być ze względu na to, że jego podstawowa karta ma ocenę 81, przepraszam, choć gra jak 91, to prawda. No to właśnie, Alan! 2-1. Więc wiem jedno, Alana nie ma sensu naprawdę wymieniać, bo skoro nawet jest w stanie zdobyć takiego gola, jestem w szoku, bo takie strzały po prostu nie wchodzą. Tym bardziej piłkarzem, który ma 76 strzelania, cokolwiek. Wracając, no mówię, Sissoko musiałby mieć naprawdę mega ulepszone statystyki, bym zwrócił na niego uwagę, a coś czuję, że będzie kosztował z 400-500 tysięcy. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, no zobaczymy. Bo to w weekend się przekonamy, jak będzie wyglądała ta karta. Dries Mertens, Simon, pierwszy kontakt z piłką. Dziękuję bardzo. Właśnie dla takich chwil się go wpuszcza. 95 tempa. Tylko tyle wystarczy zmiennikowi. Kent jest prawie że identyczny. Okej, to jeszcze Mertens, jesteśmy szczęśliwi. Muszę to powtórzyć. Niech to będzie po raz pierwszy... Rage Quit. Nie chodziło mi o Rage Quit. Chcę po raz pierwszy wbić dwie elity z rzędu. To jest oczywiście cel na ten weekend. Mam nadzieję, że uda się go zrealizować. 1532 punkty skill ratingu. Bardzo fajnie. I w ogóle to muszę sprawdzić, jakie są nagrody za dywizję trzecią. Bo prawdę mówiąc nie wiem. Nie wiem, jeszcze w niej nie byłem w tym roku. A nie pamiętam, jak to wyglądało w 19. Najważniejsze, że rozpocząłem ten tydzień od właśnie nowej ligi. I co to są za nagrody? Dwie mega paczki rzadkich kart, jedna paczka rzadkich piłkarzy. To jest średnio, prawdę mówiąc. A ile monet? 70. I tak ich nie wezmę. Ale jak dobrze pamiętam, to w drugiej lidze to jest już paczka za 100 tysięcy za najlepszą rangę, więc no właśnie, jakbym dobił do ligi drugiej... Dobrze, na dzisiaj będzie to tyle, no sorry, ale te nagrody jakoś mi tak podcięły skrzydła. Jutro, w razie czego odcinek pojawi się troszkę później, myślę, że jakoś o 17, ponieważ chciałbym wam pokazać moje pierwsze spotkania w lidze weekendowej. Tak z 5-6 meczów myślę, że uda się rano zagrać. Na dodatek podsumujemy dzisiejsze nowe footmasy, bo właśnie... O, nie mówiłem nic o... kartach, które się pojawiły, to pozwólcie, że powiem dzisiaj. Fajna karta, gdyby miał lepsze połączenia, to bym zrobił. Tak to, no... ikona na ESIO potrzebna. No i właściwie Ben Yedder może być w formacji 4-2-2-2. Super karta. Jeśli macie jak go włożyć do drużyny, to naprawdę myślę, że warto zrobić tego zawodnika. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Fantastyczna wytrzymałość, wysoka agresja. Myślę, że to może być jeden z lepszych prawych obrońców w grze. I Luka Modric. No, wymagania na niego też nie są jakieś wygórowane, jednak no, wszystko zależy od tego, jaką macie drużynę. No dużo, jednak dużo, bo myślę, że aż tak dużej różnicy nie zrobi, więc jak już, to bym robił tego Atala. Dziękuję wam za oglądanie, jutro widzimy się w okolicach godziny 17. Wybaczcie, że tak krócej, ale to przez te nagrody. Pozdrawiam, cześć!